Na karę od 3 do 6 lat bezwzględnego więzienia Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej skazał 6 osób w głośnej sprawie wybuchu gazu w Szczyrku. Zginęło wtedy 8 osób, w tym 4 dzieci. Najwyższe wyroki sąd wymierzył właścicielowi i dwóm pracownikom firmy, która przewierciła gazociąg. Karolina Komada. Projekt zakładał, że będą prowadzić pracę metodą wykopu otwartego. Oni jednak robili to inaczej, aż przewiercili gazociąg. Kilka minut później w powietrze wyleciał pobliski dom. W wybuchu zginęło 8 osób. Żeby użyć słów wiceburmistrza Szczyrku, wszyscy o tym gazie wiedzieli. Mieszkańcy domu przy ulicy Leszczynowej w Szczyrku nie wiedzieli i nie mieli szans na ucieczkę. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej uznał, że pracownicy firmy budowlanej nie działali umyślnie. Marcin S., który przewiercił gazociąg, usłyszał wyrok 4 lat, a jego pomocnik Józef D. 3 lat więzienia. Najwyższy wymiar kary dostał szef firmy Roman D., który zlecił wykonanie odwiertu. Został skazany na 6 lat więzienia. Nie mając zamiaru popełnienia czynu zabronionego, jednak mogąc przewidzieć możliwość jego popełnienia, nie zachował ostrożności wymaganej w danych okolicznościach i sprowadził zdarzenie zagrażające życie i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach, stanowiące katastrofę budowlaną w postaci eksplozji materiału wybuchowego, zawierającego mieszaninę gazowo-powietrzną, pożaru i zawalenia się budowli, tym to czynem wypełnił znamiona przestępstwa. Pozostałej trójce oskarżonych, Marcinowi K., Jakubowi K. i Ewie K., którzy zostali oskarżeni o nieprawidłowości przy rozbudowie sieci gazowej, nieumyślne doprowadzenie do katastrofy, fałszowanie dokumentacji i podżeganie do składania fałszywych zeznań, sąd wymierzył karę 4 lat i 2 miesięcy więzienia. Nie jest to wynik satysfakcjonujący dla prokuratury. Wnioskowane kary były zdecydowanie wyższe, jak również sąd poczynił odmienne ustalenia w zakresie strony podmiotowej tego czynu. Myśmy przyjmowali, że sprawcy działali z zamiarem ewentualnym. Sąd uznał, że zasadne jest przypisanie nieumyślnej formy winy. W związku z tym niewątpliwie będziemy w tym zakresie wnosić uzasadnienie tego orzeczenia. Obrońcy domagali się uniewinnienia oskarżonych i już zapowiedzieli złożenie apelacji. Jest rzeczą oczywistą, że biorąc pod uwagę stanowisko, jakie prezentował mój klient, a także ja jako jego obrońca oraz wynik rozstrzygnięcia Sądu Okręgowego, jest oczywiste, że z tym wyrokiem nie tylko w kategorii rozstrzygnięć co do winy i co do wymiaru kary, ale także co do istotnych elementów ustnych motywów nie możemy się zgodzić i z całą pewnością ten wyrok będzie musiał zostać zaskarżony. Wszyscy oskarżeni mają także zasądzony 10-letni zakaz wykonywania zawodu oraz muszą członkom rodziny ofiar zapłacić zadośćuczynienie w łącznej kwocie ponad 1 000 000 zł. Wyrok nie jest prawomocny.